zakażenia COVID-19 u zaszczepionych. Dane z Polski szczepienia w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach. Resort Zdrowia przekazał w mediach społecznościowych statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem u osób w pełni zaszczepionych. Według danych ministerstwa po przyjęciu preparatu zakaziło się 0,75% osób. Zgony osób zakażonych koronawirusem po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia stanowią 1,68% wszystkich przypadków zgonów osób zakażonych. W piątek na Twitterze resort zdrowia poinformował, że zaledwie 0,75% w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Podał, że liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepień drugą dawką to 1 400 416 przypadków oraz, że liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od przyjęcia pełnej dawki to 10 610. MZ informuje także, że zgony osób zakażonych koronawirusem po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia wyniosły 1,68% wszystkich odnotowanych przypadków zgonów osób zakażonych COVID-19. Zgony nie są związane ze szczepieniem, zaznaczono. Jak podaje resort zdrowia, od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 39 316 osób. Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki to 661. Bilans pandemii łącznie od 4 marca ubiegłego roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 889 773 zakażenia. Zmarły 75 372 osoby z COVID-19. Od 27 grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 36 390 000 szczepień. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są w Polsce 18 860 734 osoby.